Już w najbliższy piątek, 31 maja, będziemy obchodzić Światowy Dzień Bez Tytoniu i my jako Inspekcja Sanitarna wspólnie ze Szpitalem Wojewódzkim w Bełchatowie organizujemy właśnie ten dzień. W godzinach od 9 do 12 będzie można sobie zbadać poziom dwutlenku węgla w wdychanym powietrzu. Poza tym ciśnienie tętnicze. Będą rozmowy na temat profilaktyki rzucania palenia, różnego rodzaju plakaty, ulotki, a także niespodzianka w wykonaniu dzieci z przedszkola samorządowego numer 2, które nauczą dorosłych, jak rzucić palenie i jak negatywnie wpływa tytoń i nikotyna na organizm człowieka. Także serdecznie Państwa zapraszamy, musicie tam być. 31 maja, piątek o godzinie od 9 do 12. Spektakl przedszkolaków, godzina 10.